ten poranek wielkanocny patrzmy na odsłonięty kamień, stańmy u wnętrza grobu, gdzie złożono ciało Jezusa. Dotykajmy Jego ran i jeszcze raz głęboko uwierzmy, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. On, Zbawiciel, teraz staje pośród nas, aby naszą słabość przemienić w moc, naszą nędzę w bogactwo, wojnę w pokój, a wszelki smutek w radość. Niech Bóg, który żyje i króluje na wieki, obdarza nas niewyczerpaną wiarą, przenikającą wszystko nadzieją i bezgraniczną miłość. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał.